Witajcie na kanale Basiatka, też z tej strony oczywiście Basia. Dzisiaj Was zapraszam na 20 już dzień adaptacji z Basią. Kochani, dzisiaj mam taką trochę świeżość, bo będę Wam pokazywać po pierwsze na obiad makaron, a po drugie wpadłam na pomysł, żeby pokazać Wam rzeczy, które zamówiłam. Mam keto tortillę, mam, kochani, keto rogalik. I ten jeden keto rogalik wczoraj zjadłam w pracy, więc Wam powiem, jak wygląda w ogóle moja opinia na temat właśnie takiego keto rogalika. Pokażę Wam, jak wygląda jego skład. Wszystko oczywiście jest dostępne na Allegro. No więc, kochani, dzisiaj śniadaniowo to taki szybki vlog z przekąskami takimi właśnie, ewentualnie jak szybko wyjść z domu, czy coś takiego będzie dobre do zjedzenia, czy nie będzie, jak można ewentualnie właśnie takie śniadanie na słodko połączyć, bo czasami przed ketozą zdarzało mi się o szybko gdzieś skoczyć do jakiejś żabki, czy coś kupić, Seven Days'a, coś w tym stylu. Więc tutaj właśnie, czy warto jest mieć w domu taki keto rogalik na przykład, czy keto batonik, jak to wygląda z mojej strony, z mojej opinii, oczywiście składowo też. Pokażę Wam jako pierwsze, a jako drugie będzie pokazany nowy keto makaron. I ten keto makaron jest dla mnie zajebisty, po prostu. Jest nowym moim odkryciem, więc jest na co czekać, więc oglądajcie do końca. Kochani, ja zaczynam, kończę już gadać. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. I możecie dzisiaj w komentarzu napisać makaron. Tak mało oryginalnie, nie będzie dzisiaj w komentarzu makaron, to jest hasło, klucz, żeby wiedziała, kto mnie ogląda. No i co? Zaczynam. Okej, zacznijmy od keto snacków. To są takie coś a la paluszki, ja bardzo skuszona składem i cena też nie jest najgorsza, wszystko dostępne na Allegro. No, dosyć mocno napalona na skład i na to, jak może to wyglądać, wzięłam sobie... Po prostu zamówiłam też, bo te opakowania są po 75 gram, jak widzicie. Myślę, że można by było coś takiego samemu sobie też zrobić. No i keto przekąska, oczywiście napis keto nas z góry atakuje, keto snack, wszystko spoko. No ale jak się później zagłębimy już tutaj w skład, to jak widzicie jest mąka łubinowa, jaja, olej rzepakowy, woda, błonnik ziemniaczany, czosnek, sól. No ale jak spojrzymy też w tabelkę, no to 25 gramów przynosi nam tak naprawdę nie tak wiele węglowodanów, więc od bidy coś takiego, żeby mieć na szybko sobie w domu jest i ja właśnie tylko i wyłącznie przez to sobie je kupiłam, żeby mieć w razie w jakiejś wielkiej potrzeby. Kochani, chcę przetestować keto tortillę. I chcę z nią zrobić parę przepisów. Wszystkie te artykuły opierają się na mące łubinowej. Tutaj jest jeszcze dodatkowo białko pszenne, drożdże, sól, woda, sorbinian, potasu, substancja konserwująca. I jest też napisane jakby, że zawiera gluten, więc tutaj wszyscy, którzy mają celiakię, odpadają. Jak widać też dla 100 gramów, całe opakowanie ma 180, więc średnia wartość na jedną porcję to około 1,8 grama węglowodanów. Więc taka keto tortilla wcale nie jest złym rozwiązaniem, kochani. Do tego wzięłam keto sucharki, bo po prostu miałam ochotę zobaczyć, one są dosyć cieniutkie i będą jakie takie a la chipsy, albo ewentualnie jako bruschetta, nie wiem jak dokładnie się mówi. Chyba wiecie, co mam na myśli, te takie chlebki, na których można tam jeszcze pomidorki pożyczyć, coś. Fajnie będzie się sprawdzać. I tutaj oczywiście też jest białko pszenne, też zawiera gluten. Prezentuje się to ok od bidy. Jeżeli ktoś szuka jakiegoś dodatku, jakiegoś zastępstwa do tego, takie keto sucharki też ok. I coś, kochani, na co najbardziej się napaliłam, coś na co najbardziej liczyłam, to był keto rogalik. On był polecany przez kogoś na grupie i stwierdziłam, że spróbuję. One nie są dosyć tanie, bo one 25 zł kosztują za dwa. Masło, białko pszenne, mąka migdałowa, mleko mąkokosowe, błonnik pszenny, drożdże, sól, sorbinian, potasu, substancja konserwująca i na dzień karbohydratów jedno ma na 80 gramów, czyli jednego takiego rogalika. Karbohydraty to jest 7,1%. No i powiem tak, 80 gramów, kochani, to jest moja ręka, to jest wielkość, więc wyobraźcie sobie, jakie to jest malutkie. Dobrze, bo nie jest jakoś spulchnione, ale ten skład też, no powiem Wam, na keto to takie odpada, więc ten napis keto tak mi trochę tu nie pasuje. Przetestowałam, zjadłam, powiedzmy, że się najadłam, aby to było takie po prostu, żeby na szybko. No zawiera dwa, więc jeden Wam wychodzi za 12,5 zł, plus jeszcze oczywiście przesyłka, którą trzeba policzyć. No, sami ocencie,
co o tym wszystkim myślicie? No, ja kupiłam, żeby przetestować, żeby sprawdzić, nie powiem, bo zjadłam. No i jest okej, nie? Trzymam teraz statyw, więc troszkę w ogóle jestem z innej pozycji, kochani. No sami ocencie, co o tym myślicie. Dajcie mi znać, bo jestem też ciekawa i właśnie jakie macie podejście, bo ja pamiętam swój początek ogólnie jeszcze, jak zaczynam w 2019 roku, w ogóle pierwszą swoją przygodę z keto, to pamiętam, że wtedy byłam też takim zagorzałym, strasznie pilnowaczem i w ogóle taką keto policją, że nie wolno nic, totalnie nic, wszystko jest zakazane. Bo to, broń Boże, wpłynie na was bardzo źle. Teraz mam trochę luźniejsze podejście, zdarzy mi się i wypić i Cole Zero, zdarzy mi się właśnie i zjeść coś tego typu. Ja jestem ciekawa właśnie, którym jesteście obozem, czy tym keto policji, czy tym obozem takim już, który ma podejście, a dobra, raz na jakiś czas nic się nie stanie, trochę przyjemności w życiu nam się należy. No więc co, lecę z keto makaronem, więc oglądajcie. Do wykonania naszego keto makaronu będzie nam potrzebne 30 g masła, do tego 3 jajka, 25 g mąki migdałowej, 60 g mascarpone i do tego pół łyżeczki kurkumy. Nie wiem jak to się stało, jestem sierotką, ale kochani, dodałam tutaj jajka, serek mascarpone i masło razem. Do tego oczywiście będę powoli dodawać stopniowo mąki migdałowej. A kurkumę dodamy na samym końcu, więc kochani, wszystko sobie teraz będę tutaj razem blendować, razem ze sobą mieszać. Kochani, mam tutaj już prawie to do porządku rozmieszane i będę dodawać stopniowo właśnie mąki migdałowej, no i pół łyżeczki kurkumy. I na blaszkę wylewamy naszą masę, tak żeby ona była jak najcieniej, ale żeby się znalazła w każdym rogu, wszędzie gdzie może. I takie oto cudo rozlane do porządku na całą blaszkę, no tutaj minimalnie mi brakuje, wrzucamy na 150 stopni około 8-10 minut, ale piekarnik musi być już rozgrzany. Właśnie brzdęknął mi piekarnik i zostawiamy nasz makaron, żeby wystygł, żeby nie był taki gorący i jak będzie wystygnięty, będziemy go zwijać i kroić, co za chwilkę zobaczycie, więc oglądajcie do końca. Kochani, gotowy makaron, który już jest ostudzony, bierzemy i zawijamy w taką rolatkę i kroję go na takie drobniutkie paseczki. Biorę talerz i rozwijam sobie paseczki na talerzu. Jak widzicie, nitki są długie, się nie rozwalają, więc nasze keto spaghetti jest idealne. Z jednego naleśnika na spokojnie wyjdą dwie porcje. I tak oto prezentuje się mój makaron. Smacznego!